zakopanych tylko jest wykonane 3 miliony 480, 35%. Ale inwestycje, jak wiemy, przyspieszają, czy kończą się w drugim półroczu, to jest tradycja od lat, wtedy są te główne płatności. Można powiedzieć, że dochody idą zgodnie po prostu z planem. I z takich innych rzeczy, które tutaj należy powiedzieć, że w pierwszym półroczu dokonano spłat kredytów i pożyczek w kwocie 1 436 450 zł, a na ten rok mamy 3 022 850. Stan zadłużenia na 30 czerwca 2013 roku wyniósł 12 741 300 zł. Znaczy, no, tyle w telegraficznym skrócie, jak ktoś powiedział, no, że nie grzebie się w przeszłości, raczej się szuka w przyszłości. I tutaj, no, nie pan to do tego może. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania dotyczące sprawozdania punktu? Dobrze, przechodzimy do punktu następnego, czyli podjęcie uchwały w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Woła Krzysztofowska. I proszę bardzo, pan sekretarz. Proszę Państwa, jest to nieruchomość składająca się właściwie z dwóch działek, umiejscowiona tutaj w obrębie Woła Krzysztofowska. To jest ulica Południowa, krzyżówka z Działkową. Są to działki o powierzchni 17 arów, druga prawie hektar. Jest chętny do zakupu działki na przeznaczone na cele inwestycyjne. Chciałby poszerzyć jeden kandydat na tę działkę, swoją działkę na działalność gospodarczą. Być może ten sam chętny kupi również tę drugą działkę. Myślę, że też jest okazja, jakieś pieniądze się dla gminy przydadzą. To zawsze te działki, no, są porośnięte krzakami, po prostu, no, obraz będzie rozpaczy, więc to tam to jest naprzeciwko składu węglowego, tylko że wzdłuż południowy. Tam, gdzie były kiedyś do budynki zabudowania GSO-skie? Stoją budynki chyba po GSO-skie. Nie, to nie jest pusty plac, to na samym rogu. Aha, pusty. Dziękuję bardzo, czyli nie ma pytań. Ale nieruchomości, bo ostatnio była sprawa, że powiedziałem wykreślić zabudowane i niezabudowane. Czy nie możemy to dopisać nieruchomości niezabudowanej? Ale to nie ma znaczenia, jak mówiliśmy, prawnego żadnego. Czy zabudowana, czy niezabudowana. Ja nie wiem, czy pan coś stoi, czy nie stoi. Nie stoi. Proszę bardzo. Głosujmy uchwałę w sprawie zbycia w drodze sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Wola Krzysztofowska. Kto jest za? Czyli potrzebujesz, radny Wiesław Brzyzek? A jaka jest wycena tej działki? Podejmujemy uchwałę, żeby można było wycenić. No jest wniosek, nie. Proszę bardzo, głosujmy wniosek radnego Wiesława Odrzywoła, który brzmi... Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej. Może to i na przykład... Rozbija się to ostatnia, jak jest to. Jak jest niezabudowana. Oczywiste. Ale przepraszam, wniosek jest zakładany niezasadny. Jest nieruchomość. Proszę bardzo. Proszę bardzo, kto jest za? Kto jest za przyjęciem wniosku pana Wiesława Odrzywoła? To nie bardzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jestem. Dobrze. Napiszę. Czyli wniosek przeciw. Przeciw. Nie, kto jest przeciw.
No właśnie ja. Na oko jest. Skoro państwo się tak zdecydowali, to jest niezabudowane. Nie no, bo nie, ja to myślone, dlatego nie jest. Ja to myślone. To jest niezabudowane. Zaufał właśnie z wprowadzeniem tego wniosku pana radnego. Z tą poprawką. Proszę bardzo, kto jest za? Jeszcze nie głosowali. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Michał. Przechodzimy do punktu 13. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, to jest działka Siąka. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, kolejne dwa punkty, niemal identyczna sprawa. Oczywiście w przeszłości był zorganizowany przetarg na wydzierżawienie tych przedmiotowych działek. W wyniku przetargu wyłoniliśmy dzierżawców, którzy przez okres 3 lat dzierżawili i użytkowali te grunty. Po upływie tego okresu ci dzierżawcy wystąpili z prośbą, żeby przedłużyć im tą umowę dzierżawy, argumentując to tym, iż przez ten okres 3 lat no, nanieśli. Ja, proszę Państwa, jednocześnie mam dwie, bo one są niemal identyczne uchwały. Wystąpili z prośbą o przedłużenie tej dzierżawy z uwagi na to, że no, przez ten okres 3 lat zostały naniesione jakieś tam wkłady finansowe, praca, doprowadzenie tych gruntów do tej kultury rolnej i w związku z tym jest taka możliwość prawna, żeby bez procedury przetargowej tym wnioskodawcom przedłużyć te umowy. W przypadku działki położonej w miejscowości Siąki mamy na pierwszym miejscu. Oczywiście wnioskodawca wystąpił o przedłużenie tej umowy o kolejne 10 lat. Uznaliśmy jednak, że jest to za długi okres, ponieważ położenie tej działki jest w sąsiedztwie trasy A1, gdzie pomiędzy tą działką a trasą A1 występują takie małe działeczki, które mogą w przyszłości po wybudowaniu, po przebudowaniu trasy A1 nie mieć dojazdu. W związku z tym niewykluczone, że w przyszłości z tej działki będziemy musieli zrobić drogę dojazdową. I stąd właśnie jest propozycja, żeby przedłużyć tą dzierżawę na okres 5 lat. Będzie to bezpieczniejsze, bo gdybyśmy mieli umowę na czas określony na 10 lat, w międzyczasie by doszło do rozbudowy tej trasy A1, to potem trudno by było, byłoby praktycznie niemożliwe rozwiązać tej umowy i przez ten czas no, dojazd do tych działek wspominanych przeze mnie byłby utrudniony. Stąd uważam, że ten okres 5 lat jest w zupełności zasadny, ponieważ no, rozbudowa trasy A1 na pewno nie nastąpi wcześniej. Natomiast jeżeli chodzi o tą drugą uchwałę, proszę Państwa, dzierżawca to wystąpił o przedłużenie tej umowy tylko o 3 lata, no i tym bardziej jest to zasadne, żeby umożliwić dalsze wydzierżawianie i utrzymywanie tych działek
w odpowiedniej kulturze rolnej. Dobrze, dziękuję. Czy są pytania? Proszę, pan radny Pilch. Dziękuję panu przewodniczącemu. Szanowni radni, panie wójcie, ja na komisji wnioskowałem i chcę w tej chwili też złożyć taki wniosek, że te dzierżawy trzeba przedłużyć bez tego przetargu, ale na 3 lata, szanowni radni, bo po 3 latach można w każdej chwili przedłużyć, nic się nie dzieje, gdy jest chętny i jest sprawa prosta. A na dłuższy czas jesteśmy już jak gdyby uwiązani. Podałem przykład, kiedy straszne problemy mamy, a tu nie ma, nie będzie czas, na czas nieokreślony, jak spisana była umowa z dzierżawą i z użytkowaniem placu i szkoły Woźnika, gdzie w tej chwili mamy nieruszalny temat i to jest na podobnym przykładzie. Słusznie tu, co pan wójt powiedział, że może być ta książka działka wykorzystywana na dojazd do, drogę dojazdową do tych działeczek, ale to na 5 lat, a po cóż 5, jak co 3 lata to jest takie prawo rolnicze i bardzo wygodne, że co 3 lata możemy tylko umowę przesuwać i to wszystko. Dziękuję. Nie będziemy tu już. Czy są pytania? Nie ma? Czyli proszę bardzo. Jest pytanie. Tak, proszę bardzo. Ja chciałem tu zabrać głos odnośnie tej działki wsiąkach. Akurat, szanowni radni, ja znam tą sytuację z tego miejsca. Już w poprzedniej kadencji się podejmowali uchwały o niesprzedaży tej działki. Właśnie tam jest taka sytuacja, bo część tych działek, które tutaj macie tam, tak w poprzek, te numerki 60 coś tam, te działki już częściowo zostały, chyba raczej wszystkie zostały wykupione przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na poszerzenie, powiedzmy, tego pasa, powiedzmy, autostrady. I tam okazuje się, że rozmawiając z niektórymi mieszkańcami, którzy tam mają te działki, to w tej chwili jej działki pozostałe po tych będą szersze niż dłuższe, jak w tej chwili jest. Zostają takie małe szlaki po tym i gdyby się okazało, że ogrodzenie autostrady będzie dalej za tą drogą, to ci mieszkańcy niestety nie będą mogli dojechać do tych swoich działek. I tutaj zostawienie tego jest bardzo zasadne, z tym, że należy zwrócić uwagę, ja bym był nawet na 5 lat skłonny, żeby w umowie dzierżawy sobie zaznaczyć możliwość teoretycznie, nie wiem, o okresie zbiorów czy coś, automatycznie rozstąpienia od tej umowy z uwagi na to, żeby dalej mieszkańcom umożliwić wejście na dojazd do swoich kurs, kiedy my ewentualnie możemy zrobić dojazd. Dziękuję. To znaczy, panie przewodniczący, ja chcę powiedzieć jedno zdanie a propos tego sugestii pana radnego Blicha, bo być może jest to zasadne, tylko spójrzmy w przyszłość, bo może być taka sytuacja, że po 3 latach ten podmiot nie będzie zainteresowany z tego względu, że załóżmy rozbudowa trasy A1 będzie w trakcie albo coś się zacznie, czyli może być niezainteresowany wydzierżawieniem i wówczas ta działka będzie niewykorzystywana. Ślad za tym nie to będzie. Ja ją będę obrażał, ja wezmę. Ślad za tym. Proszę. Ślad za tym no nie będą wpływać żadne tutaj czynsze do gminy. Ale państwo decydujecie czy na 3, czy na 5. Moja propozycja jest na 5. Natomiast. Ale wniosek pójdzie na 10. Proszę bardzo, przegłosujmy, szanowni radni, wniosek tu pana Pnika padł, że na 5 lat. Na 3 lata. Kto jest za? Kto jest za wnioskiem pana radnego Plicha? Na 5 lat. Na 3 lata. Co mam głosować? Na 3. Z 5 na 3. Kto jest za 3-letnim okresem dzierżawy? Niech kto to ja wyczekuję. Już teraz to nie wiem. Bo to ja jestem za, po prostu sam no jedzę. To jest przeciw. To jest przeciw. Raz, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. To znaczy jedna więcej niż pan przeciw. Tam jest tak ciasno, że to nie podejmuje. Także teraz głosujemy cały uchwał. Tak, proszę bardzo. Proszę bardzo, przegłosujmy teraz uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego. Okay. Dobrze.
trybu zawarcia umowy dzierżawy. Proszę bardzo, kto jest za? Kto jest przeciw? I przechodzimy do, od razu do uchwały następnej, czyli wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy. To jest na okres 3 lat. To są ważniejsze cele. Została już również omówiona uchwała przez pana wójta. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania? Na trzy, tak. Czy są pytania? Nie ma. Proszę bardzo, kto jest za? Wszyscy jednogłośnie. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do punktu 15, który brzmi podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącej Rady Gminy, czyli dotyczące osoby. Szanowni radni, szanowni państwo, do Rady Gminy wpłynęło takie pismo, powiadomo nam tu jako radnym, że 27 bodajże sierpnia wpłynęło do Rady Gminy odwołanie przewodniczącej. 27-8 wpłynęło pismo o odwołanie, że wprowadziłam świadomie błąd radnych. Następnie 6-9, czyli 6 września, wpłynęło również do Rady pismo o anulowanie wyżej właśnie przed chwilą przedstawionego pisma. Podpisały się te same osoby, czyli Olszewu Wiesław, Lich Józef, Joanna Sala, Barbara Torkalska. Ja mam... Zaraz proszę odczytać, jeżeli sobie przejrzycie go. Więc czytam pierwszy wniosek. Odwołanie. Drugi. Odwołany. Wniosek o odwołanie. Drugi wniosek brzmi: w związku ze złożeniem na dziennik Urzędu Gminy Woli Krzysztofowskiej pisma z dnia 19.08.2013 roku w sprawie odwołania przewodniczącej Rady Gminy Wola Krzysztofowska wnosimy o anulowanie wyżej wymienionego pisma. Taki był drugi wniosek. Natomiast 12 września wpłynął znów wniosek do Rady Gminy, wniosek o odwołanie przewodniczącej Rady Gminy Wola Krzysztofowska. W związku z wprowadzeniem w błąd Rady Gminy Wola Krzysztofowska na posiedzeniu dnia 25.07.2013 roku oraz niezgodnym ze statutem Gminy Wola Krzysztofowska prowadzeniem obrad sesji Rady Gminy wnioskujemy o odwołanie przewodniczącej. Podpisana Joanna Sala, Barbara Torchalska, Lisa Odrzywu i Klich Józef. Szanowni państwo, jeżeli mogę, to ja w tym momencie dosłownie kilka słów. Nie będę tego już rozdrabniać i rozwodzić się, tylko dodam, ja nikogo w błąd nie wprowadziłam. Ja tylko stwierdziłam swoje zdanie o tym, co myślę, co jest na tej działce. Nikogo za rękę nigdy nie ciągnęłam do głosowania. Macie swoje zdanie, macie swoje sumienie. Nigdy do tego się nie przyczyniłam. Po drugie, ja nie jestem do tworzenia jakby uchwały, którą my podejmujemy. Bo jest od tego pracownik. Przede wszystkim nie jestem zobligowana do tego. Także przygotował pracownik Urzędu Gminy i wyraźnie było zapisane, że jest to działka niezabudowana. Więc komu mamy wierzyć? Ja uważam, że pracownik. Ale pracownik jest też mylny. Podobnie jak i my wszyscy. Nie, ja tu nie sugeruję, żeby wyciągać tam jakieś pochodne wnioski co do pracowników. Broń Boże. Uważam, szanowni radni, że jeżeli popełniłam jakiś błąd w prowadzeniu
tak jak nadmieniacie ze statutem gminy Wola Krzysztofolska, mniej stać powiedzieć, przepraszam, publicznie i oficjalnie. Przepraszam, jeżeli ten błąd popełniłam, ale w dużym stopniu wy, wnioskodujący radni, przyczyniacie się do tego. Bo jeżeli dana osoba, zadajecie pytanie, dana osoba odpowiada, chodzicie po prostu w słowa, przeszkadzacie niekiedy. Ja nie jestem w stanie tego wszystkiego nawet opanować. Dlatego kieruję do was słowa, przepraszam, jeżeli rzeczywiście zawiniłam. I absolutnie się nie czuję tu winna, że kogokolwiek prowadziłam. Szanowni radni, ja uważam, że to, że jestem trzecią kadencję ciągiem, że byłam jeszcze radną za poprzedniej władzy, czyli pana naczelnika Bogdana Kazuba. To czyli to jest dowód, że ja się liczę w społeczeństwie, że ja jestem szanowana, że ja jestem naprawdę w dalszym ciągu i obecność tu tych ludzi, których widzimy przed sobą, tych garstki, bo naprawdę jestem zaskoczona, że oni w ogóle przyszli tu i dyskutować na ten temat. Ale staram się godnie reprezentować naszą gminę wszędzie, gdziekolwiek jestem. I na szczeblu, nawet z osobami ze szczebla centralnego, nawet i z pracownikami starostwa czy powiatu, zawsze godnie reprezentuję naszą gminę. I uważam, że przyczyniam się do całej historii naszej gminy, do rozwoju naszej gminy. Że wszystkie te inwestycje, wszystko to, co czynimy dla dobra naszego społeczeństwa, naprawdę mam tu zaszczyt i taką radość, że do tego się przyczyniłam. Popieram koła gospodyń, popieram ochotnicze straże pożarne, popieram wszystkie inwestycje dotyczące domów ludowych, bo to jest potrzebne. Popieram wszystko, cokolwiek, każdą inwestycję i między innymi, jeżeli mówię o tych domach ludowych, między innymi przyczyniłam się i do Komulina, piękny budynek powstał, również i do remontu sali w Krzyżanowie, również piękny obiekt, gdzie gościliśmy się dosłownie w niedzielę, wszyscy w Domu Kultury, tutaj w Woli Krzysztofowskiej, w piątek, przepraszam. Także naprawdę szanuję wszystkich, szanuję całe społeczeństwo i uważam, że w tym przypadku jestem niesłusznie znieważona, zniesławiona i nie mam nic więcej do powiedzenia. Kieruję tylko słowa do mądrości radnych, aby przez swoje zachowanie, przez swoją mądrość, przez swoje naprawdę pozytywne takie ocenianie doszli do właściwego wniosku. Dziękuję bardzo, nie mam nic więcej do powiedzenia. Czy ktoś chce zabrać głos? Proszę bardzo, jest pan. Szanowni radni, ja się tu przysłuchiwałem tym słowom. Ja nie będę w tej chwili mówił tutaj, bo powiedziałem, że mają tylko uzasadnienie. Ja chciałem się odnieść do pewnych rzeczy słowa przepraszam. Panie przewodniczący, ja też panie powiem przepraszam. Powiem te słowa po tym, jak pani mnie przeprosiła za znieważenie czy zniesławienie. Zależy, jak to pani rozumie. Ja to odebrałem w taki sposób, wszystko było w porządku. Czasem żeśmy sobie na ten temat dyskutowali, minęły te czasy. Pani wie, do pani o co chodzi, zna pani tą sytuację, radni z tamtej kadencji też wiedzą. Jeśli pani z naszej strony, no z mojej, powiedzmy, ukorzonej, jest znieważona, to ja w swoim imieniu może do pani przepraszam. Czy pani to przyjmuje, czy pani to nie przyjmuje, to nie wiem, niech pani ewentualnie publicznie to powie, bo wtedy kiedy pani nie przeprosiła na tym ogólnym spotkaniu, które było, ja po prostu te przeprosiny z pani strony przyjąłem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Muszę ten temat rozważyć, czy tak powiem. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, uważam, że wniosek, który odczytała pani przewodnicząca, jest w 100% niezasadny i bardzo krzywdzący dla pani przewodniczącej za to, co zrobiła do tej pory i co robi nadal dla całej tutaj gminy, dla całej społeczności. Te powody, o których państwo piszecie w tym odwołaniu, uważam, że są bardzo śmieszne, naprawdę. To nie są powody do tego, żeby wnioskować o odwołanie pani przewodniczącej, szanowni państwo.
Ja uważam, że te kompetencje, które nakłada, obowiązki, które nakłada na panią przewodniczącą ustawa o samorządzie gminnym, a konkretnie artykuł 19 ustęp 2, czyli przeczytam. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie obrad Rady. I uważam, że w 100% pani przewodnicząca wywiązuje się ze swoich obowiązków. Aż czasami, powiem szczerze, chyba ma za dobre serce i za to właśnie tak się odwdzięczacie jej, że czasami może faktycznie, może nie powinna udzielić głosu po raz kolejny, ale udziela, bo nie chce, żeby tu między nami była jakaś z tego powodu kłótnia, że może nie udzieliła państwu głosu, także ma dobre serce i udziela tego głosu. A za to właśnie tak państwo jej się odwdzięczacie. Także uważam, że jest to bardzo krzywdzące dla pani przewodniczącej. Kolejna sprawa. Bardzo piękny nas i godnie reprezentuje na zewnątrz. Naprawdę, stara się jak może. Na wszystkie uroczystości, na które otrzymuje zaproszenia, bywa. No chyba, że już naprawdę nie może, no to wtedy dzwoni i informuje, że nie będzie mogła przyjechać. Także w 100% uważam, że jest ten wniosek niezasadny. Kolejna sprawa, kolejny argument, który państwo wnosicie odnośnie tej działki w Kozierogach. To, że świadomie wprowadziła błąd. Każdy ma prawo się pomylić. To nie jest, szanowni państwo, kolejny powód do tego, żeby odwołać. Naprawdę. A jeszcze przypominam sobie, zwracam się tutaj do pani przewodniczącej Komisji Budżetu, bo pamiętam, jak żeśmy jechali do Gąsek oglądać tą działkę i sama pani powiedziała, że czasami działka, która nie ma żadnego budynku, jest dużo więcej warta niż ta z budynkiem, z taką ruiną. Czy powiedziała pani te słowa? A tutaj to jest, ale to jest ruina jakaś stodoła, która już się wali. Także to nie jest, no ale to się do tego, z tym się nie wiąże, no bo to jest argument do usuwania. Proszę nie przedostawać. To jest argument i powód do tego, żeby odwołać panią przewodniczącą. Także ja na razie miałbym tyle. Dziękujemy bardzo panie Józefie. Dziękuję za udzielenie głosu. Pani przewodnicząca, szanowni radni, nie będę już stawał z pozycji siedzącej, bo zaczynam się trząść po prostu. Co jest bardzo przykre. Nie powinno do tego dojść. Szanowni tu radni, szanowni goście, nie powinno do tego dojść naprawdę, ale uprzedzana pani przewodnicząca była o czymś, mowa o uchwale i o działce w Kozierogach, upór i upór niesamowity. Nie masz racji, nie masz, do kolegi było skluczone, jesteś głupi. Niestety, niestety to nie są słowa na sesji, żeby takie słowa padały. Jeśli kolega słusznie zwracał uwagę, i podpowiadam, zastanówmy się, poczekajmy, sprawdźmy. I szanowni goście, wy się przysłuchajcie, jak się urady odbywają. Jej dojechać, zobaczyć, wtedy zagłosować za. To jest naprawdę prawidłowość. Po co by żeście na to wybierali? Po co, żebyśmy tu kotłowali, nie wiadomo czym się mieszali? To jest jedna sprawa, ale nie będę tu rozcząsał. Szanowna pani przewodnicząca, to samo robię, bo za chwilę jeszcze powiem dwa słowa, co kolega odżywał powiedział. Jeśli my żeśmy obrazili panią, ty my podpisamy w czwórkę, to ja jestem gotów stać przy widzach, podać rękę. Przepraszam, bo na to nie stać, to powiedziałem, ale szanowna pani przewodnicząca i szanowni goście, szanowni radni, musiałem stać w tej chwili. Ale po co nas pani przewodnicząca czwórkę zaprowadziła poprzez prokuraturę na policję do granicy? Czy kto komu to ubliżył? Pani przewodnicząca, proszę cię zastanowić, to my jesteśmy przestępcami? Czy my prawidłowo działamy? Czy? To my chcieliśmy działkę stodowe sprzedać, dać komuś prezencie? No nie, naprawdę i komisja rewizyjna i z kolegami, gdzieśmy byli, to żeśmy rozmawiali i solidnie podchodzimy do pracy. To nie jest bubel. To nie jest bubel. Jeśli mówimy o prawidłowościach, to będzie prawidłowy. Podobnie, szanowni radni, użył dzisiaj słów. Może ktoś słuchał, może nie słuchał, tylko przywiążę. Bogdan Pęk to senator obecnego PiS-u, a pochodzenia człowiek z PZL-u. Uważam, że to jest człowiek bardzo mądry i koszanuje, ale używajmy takich słów i naprawdę się szanuje. Ja zrobiłem, przepraszam, ale do tego nie. A kolego, no ja nie będę się tu odnosił, że bronisz tu koleżankę przewodniczącą i tego. Koleżanka, gdyby była uczciwa i tego, to na pierwszej sesji by się podała do dymisji i przeprosiła. Dziękuję, do widzenia. A tak pracować nie na tego. Dziękuję, do widzenia.
Ten, co mówi, też boi się, że to będzie. Dobrze, proszę. Dużo słów, a tak naprawdę burza. Tak jak tu pan przewodniczący byłej komisji budżetowej, teraz radny, zauważył, że jako przewodnicząca byłam na działce. A zgadza się, to były te słowa, a to nie jest sprawy, pani. Bo to nie dotyczy tego, czy działka była tańsza, czy droższa, tylko o to, że uchwała była nieprzygotowana. Dwa. Pani przewodnicząca teraz tutaj publicznie przeprasza. Nam nie dała tej szansy, tak jak to pan już radny powiedział, nie dała nam tej szansy, żeby ją przeprosić. Sama przeczytała ten wniosek, nie musiała, bo też nie wprowadziła obrazy. Przeczytała głośno, nawet na tych umieszczony jest ten wniosek w gazecie. Nie wiem czemu, skoro był anulowany za dwa dni, a w prasie artykuł się ukazał 11. Więc miała czas na to, żeby ten wniosek w prasie też anulować, bo byśmy go anulowali. Nie dała nam pani tej szansy, żeby panią tak naprawdę publicznie przeprosić. Po prostu, tak jak pan radny tutaj mówi, podała nas pani do prokuratury, byliśmy jak przestępcy przesłuchiwani. W związku z tym ja przygotowałam uzasadnienie. Ja przeczytam to uzasadnienie. Ogólnie, to jest konkretnie, ale jeżeli państwo chcą, ja mogę dokładniej przeczytać. Jak pan radny Zawodczyk powiedział, przewodniczący Rady Administracji artykuł 19 ustawy o samorządzie gminnym organizuje pracę Rady. I tu proszę się bić w piersi. Prowadzi jej obrady, a także reprezentuje Radę w stosunkach z innymi jednostkami. Nie musi nas nigdzie pani przewodnicząca reprezentować. To my sami powinniśmy jechać. Nie ma takiego obowiązku. Mówienie, że nas reprezentuje gdzieś tam. To jest dobra wola pani przewodniczącej. Zapraszają, jedzie. Nie ma obowiązku reprezentowania nas. To jest raz. Dwa. Rola, jaką ustawodawca przypisał przewodniczącego Rady Gminy, sprowadza się do organizowania jej pracy oraz przewodniczenia obradom. Czyli mówiąc wprost, sprowadza się jedynie do administracyjnego kierowania Radą. To w dużej części od niej zależy, jaki będzie obraz pracy Rady w naszej kadencji. To widzimy potem w telewizji. To wreszcie od niej zależy, bo tu miałam ogólnie przewodniczącą, jak zapisze się w historii tej kadencji Rady. Czy przyjmie rolę zachowawczą, czy podejmie trud zorganizowania sprawnego zarządzania pracami Rady Gminy. Jednym z najważniejszych, a jednocześnie najtrudniejszych zadań, jakie ustawodawca postawił przed przewodniczącym, jest przygotowanie sesji Rady Gminy. Państwo wiecie, jak to ona najczęściej wygląda, oraz prowadzenie jej obrad. Pani Głowacka łamie zasady, jakie ciążą na przewodniczącym Rady. Nie dyscyplinuje radnych. Pracujemy niezgodnie ze statutem gminy. Pozwala na prowadzenie posiedzeń Rady wójtowi, władzy wykonawczej. Dopuszcza do zakłócania porządku obrad. Doprowadzając do dyskusji, o przepraszam, pana jestem w trakcie głosowania. Nie zamyka się. Pozwala na krytykowanie radnych w trakcie posiedzeń oraz dopuszcza do dyskusji na temat ich decyzji w głosowaniu na tych uchwałach. Sesje są bardzo długie, sami o tym dobrze wiemy. Przeładowanie programu sesji powoduje, że tematy są załatwiane pobieżnie, słowa tematy kilka razy. Kończy się tą dyskusję. To tak nie może być. My się po prostu spotykamy, żeby dyskutować. Jesteśmy poganiami, a przyjmowane uchwały są w sposób niewystarczający przedyskutowane. Nie czuwa nad prawidłowością przebiegu legislacyjnego przy podejmowaniu uchwał. Często nie zna całości zagadnienia. Nie wie w ogóle, jaki jest odbyt tej uchwały przez różne grupy społeczne. Nie wie w ogóle, czy uchwały Rady są wykonywane. Przewodniczący nie powinien opowiadać się po stronie którekolwiek rozwiązania w trakcie dyskusji nad projektem uchwały. Czuwa tylko nad przebiegiem. Udziela głosu. Nie ma żadnego typu głosu. Jeżeli chce go zabrać, od tego są sprawy różne. Pani Głowacka zawiera na przykład głosy w dyskusji nad poruszanymi uchwałami. Efekt jest taki, że przynajmniej tak jest odbierany przez innych radnych, że próbuje przetrwać swoje lub wójta rozwiązania w danym projekcie, co dzisiaj był też przykład działki. Pan radny Żywu powiedział, że głosy nie zabudowana. Pani przewodnicząca głośno mówi, że nie zabudowana, chociaż podejrzewam, że wcale nie straciła, jak ta działka wygląda. Można by takie przykłady cały czas przytaczać. Ogranicza dyskusję nad poruszanymi sprawami w czasie obrad. Dopuszcza do dyskusji nie na temat, co skutkuje nerwowością obrad, chaosem wkradających się do danych. Nie zna spraw, które wprowadza pod obrady Rady Gminy. Aby sprawnie poprowadzić obrady, powinna dać się też główne założenia projektu uchwał. A często słyszymy, przyznam się, nie widziałam, nie czytałam, nie słyszałam. To od niej. Ja rozumiem, że nie przygotowuję, ale przynajmniej powinna wiedzieć, co w nich jest.
bez tej wiedzy nie jest w stanie sprawnie prowadzić obrad i eliminować zagłoska na temat komitury pracy. Dopuszcza do naruszenia poprawek do projektu uchwał w czasie obrady. Często też właśnie są takie robione, powierzchnie dzisiaj przynajmniej chyba 5-6 uchwał, to jest od nowa robiony, bo coś tam zawsze było nie tak. Taka więc Pani Przewodnicząca jest zdecydowanie pogorszy się komfort pracy dla Rady Gminy, którego zadaniem jest zapewnienie dobrego funkcjonowania Rady oraz sprawne realizowanie wyznaczonych zadań. W naszym odczuciu Pani Przewodnicząca jest osobą stronniczą, wykazała się ogromnym zdecydowaniem prawa zakresu funkcjonowania samorządu gminnego, naruszyła się przez ustawy samorządu gminnego artykuł 23, prowadziła do porządku obrad, a to wymieni o bezwzględnej większości. I Statut Gminy Woroszy Polska, paragraf 36, ustawa 3, poza tym dzień głosowania można zabrać tylko głos w celu zgłoszenia wniosków formalnych. To tak pokrótce, w ogóle więcej, dziękuję bardzo. Sprostowanie, czy? Tak, sprostowanie, bo Szanowni Państwo, no to co usłyszałem tutaj z Pani Przewodniczącej, to naprawdę no nie chcę nawet, nie mogę wyrazić nawet słowami tego. Naprawdę Pani Przewodnicząca, wstyd, jeszcze raz wstyd i hańba. To co Pani przeczytała teraz. Naprawdę, z niczym się nie zgadzam, nawet z jedną rzeczą, co Pani przeczytała. I powiem Pani, ja sobie to może wynotowałem tak w skrócie. Sprawne prowadzenie obrad, gadulstwo na obradach. Chodzi o to, że sobie nie radzi z tym Pani Przewodnicząca. Ale żeby tak mówić, a jak Pani sobie radzi na komisji, gdzie jest gadulstwo, przekrzykiwanie, jak sobie Pani radzi? Niech Pani zacznie od siebie, a dopiero wymaga od innych, wie Pani co? Bo od siebie Pani nie wymaga, jak Pani prowadzi obrady komisji, jak było w poniedziałek, przekrzykiwanie. A czego Pani przeszkadza teraz? No właśnie, dlaczego Pani przepraszam, a kto udzieli Państwu głosu? A Pani teraz? Naprawdę się Pani zastanowi głęboko uderzyć w wiek, bo to co Pani prowadzi, prowadzi obrady komisji budżetu, a wymaga także i Pani się najpierw poprawi i dopiero zabiera głos. Także ja się z niczym nie zgadzam, co Pani odczytała w pięknym swoim a mamy sobie pozwolimy troszkę w internecie poczytać na temat Szanowni Państwo, zdarzają się odwołania przewodniczących, ale naprawdę tam są silne argumenty. Tam, gdzie na przykład, tak jak przeczytałem, odwołanie w Lubochni było w 2008 roku, gdzie naprawdę przewodniczący, na przykład gmina zaprzepaściła środki unijne, bo nie zwołał posiedzenia sesji, przez to, że właśnie nie doszło do sesji. Gdzie naprawdę tam gmina straciła na tym. A tutaj Pani Przewodnicząca, jak tylko są sprawy, to zawsze organizuje te posiedzenia i nigdy nie było z tym problemu. Także muszą być naprawdę mocne argumenty, żeby odwołać przewodniczącego, a nie, że źle prowadzi obrady, czy prowadziła świadomie w błąd, co jest nieprawdą. Także ja miałbym tyle. Proszę. Ja jeszcze się może odniosę do tego. Proszę bardzo. Absolutnie się nie zgadzam. Mocny argument, to jest przynajmniej taki, Pani miała bardzo mocny argument, żeby nas podać do prokuratury. To jest bardzo mocny, bardzo argument. Więc naprawdę, Panie Radny, poza tym, pracę komisji, Pan dobrze wie, to jest praca, na której się pracuje. Tu są obrady. Tu są obrady. Komisja pracuje twórczo. To jest zupełnie, więc porównywanie tego i powoływanie się tutaj na ludzi, którzy tego słuchają, to jest bzdura, bo Państwo nie wiedzą, nie są w pracach komisji. I wiemy, to jest zupełnie co innego. Posiedzenie Rady, a praca w komisji, gdzie jest burza mózgów nad daną uchwałą. Proszę bardzo. Więc myślę, że zakończymy już tą dyskusję, bo takie przekamarzanie. Ale proszę bardzo, czy ktoś z radnych jeszcze chce zabrać głos? Mnie też próbowano pozbawić w ogóle radnego. I złożyłem już, wysyłam dzisiaj do Urzędu Wojewódzkiego, żebym wiedział kto. I mogę zapewnić, że jak się dowiem kto, wystąpię tak samo do prokuratora niesławienia. To jest pewne jak banku. A domyślam się, nie będę mówił. I powiem tylko jedno. Pozbawienie przewodniczącej to jest tylko sprawa polityczna. Więcej to nic. Bo my się zaczęliśmy bawić tutaj w politykę. A kto przeszkadza na sesji, można zawsze obejrzeć. Dwie panie bez przerwy gadają jak dwie papużki. I dziwię się, że może utrzymać to. Naprawdę dziwię się, że przewodnicząca może to jakoś utrzymać. Uderzcie się sami w pierś.
Ja się dziwię w ogóle, jak wygląda lekcja. Jak pani, nasza koleżanka, bez przerwy tutaj zabiera głos, nie pozwalają. Dziękuję bardzo. Wiesz, na razie. Czy ktoś jeszcze z radnych chce zabrać głos? Ja. Dosyć, ale ja proszę. Ale jakaś sytuacja w tej chwili, ja bym bardzo właśnie prosiła, żeby to publicznie pan podał, kto pana podał. Bo to jest jakieś... Ale ja w tej chwili przyłożę, proszę, 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 tak pan powie. No, to jest ja nie w tej chwili, że myśmy mieli w tym jakiś udział. To jest totalną bzdurą. To są pani słowa. W takim razie pan w tej chwili nie obraził. Proszę państwa, jestem radną w tym miejscu, nie nauczycielem. Więc w takim razie będziemy robili takie wycieczki, to może zajmiemy się państwą pracą. O to panu chodzi? O to? No to zajmiemy się. No to właśnie pan pokazuje stanowisko, nie możemy robić. Osobiste wycieczki. Dziękuję. Dobrze, ale proszę te sprawy zrobić między sobą. To nie dotyczy bezpośrednio. Ale głowy, ale nie się do łaski. Proszę bardzo, pani. Czy my tu coś zaleźliśmy przed pan radny, Tytka? To nie pierwszy raz z takimi aluzjami wystąpił do pani radnej sali. My tu jesteśmy przede wszystkim radnymi, funkcjonariuszami publicznymi, panie radny Dariuszu Pytka, żeby pan sobie to zmysłowił. I naprawdę proszę, nie przejmujcie naszej pracy zawodowej. Tak samo pan pracuje zawodowo, jak i ale proszę nie przeszkadzać. I proszę tutaj nie porównywać i wyciągać, że pani Sara radna jest nauczycielką. Przede wszystkim tu są obrady rady naszej i ona jest tu radną i występuje jako funkcjonariusz publiczny. Czy pan to zrozumiał? Bo myślę, że nie. Chwilę. Ja mówię na zasadzie, że bez przerwy pani przeszkadzają, bo coś to sobie mówią, a nie nas. Proszę, dziękuję. Moment jeszcze, ale tylko krótkie sprostowanie, bo sprostowanie to, co pani przewodnicząca Komisji Budżetu powiedziała, że na komisji jest, pracuje się twórczo. Zgadzam się, ale pani przewodnicząca, czy to jest w porządku, jeśli pan skarbnik, tak jak w poniedziałek omawiał, a nikt go nie, znaczy ja słuchałem, ale pozostali, część radnych nie słuchała, tylko sobie rozmawiali pani i pani nic nie reagowała na to, czy to jest porządek? Uważam, że to już jest nie na temat. Dziękuję panu bardzo. Chciałam właśnie przypomnieć panu radnemu, że my tu nie dyskutujemy nad pracami w komisjach, tylko zupełnie inny temat mamy. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z radnych chce zabrać głos? Bo to zanim otworzę listę osób, którzy chcą zabrać, poproszę jeszcze pana skarbnika. Państwa, przysłuchując się temu wszystkiemu z boku, bo jest tutaj na komisjach, czy tutaj na sesjach Rady Gminy jesteśmy jako goście. Natomiast uważam, że wytoczono armatę do zabicia muchy, bo jesteśmy tutaj ludźmi dorosłymi, każdy ma swoje prawa i nie oczekujmy od pani przewodniczącej, że będzie nas wychowywać, bo tutaj ci ludzie, którzy siedzą, widzą, jak ten obraz wygląda. Pani siedzi spokojnie, my natomiast próbujemy tutaj wzajemnie. Ja też jestem, czasami biorę w tym udział, bo emocje są i tak dalej, i tak dalej. Ale trudno tej pani Bobusi wymagać żelaznej dyscypliny, bo to od nas samych zależy, jak my się tutaj zachowujemy. Ona nie będzie nas wychowywać, bo to te czasy po prostu mamy za sobą, gdzie każdy powinien odpowiadać za siebie, a nie obarczajmy winą za nasze zachowania tej pani po prostu, bo jest Bogu ducha winna. Jest jak jest. I to jest nasza zasługa, niczyja inna. Dziękuję bardzo. Czy już? Jeszcze proszę państwa, jeżeli to nie jest sprawa polityczna, jak potwierdzicie, to jaka to jest sprawa? Zacytuję Kamila Baczyńskiego. Przeminą ludzie w nienawiści, zostanie trzech odpadów. I tyle zostanie po tych osobach, które podpisały się pod pieniądze. Nie wierzę również w intencje przeprosić pana Pika. Panie radny, jeżeli pan przeprasza, to za chwilę powinien pan zmieniać zdanie i mówić, powinien się pan podać do dymisji, bo to jest hipokryzja. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę odpowiedź. Zostawcie króciutko, jeżeli no nie możemy odbierać głosu, jeżeli w jednym zdaniu. Dziękuję. Panie sekretarzu, ja co powiedziałem, to powiedziałem w imieniu całej czwórki, bo powiedziałem to na przesłuchaniu policji w Grabicy, że jeśli pani przewodnicząca jest urażona i obrażona na mnie czy na naszą czwórkę, gdzie żeśmy się znaleźli, to
to jak gdyby złożyłem taką przysięgę na policji, że ja to zrobię, ja tego dokonałem. A proszę pana, ja dokonałem od czwórki i od siebie, ale uraz we mnie zostaje, że zostałem, proszę pana, ugodzony nożem, a nie tylko urażony, proszę pana. Żebym ja za dzisiejszą pracę, proszę pana, odnoszę się. Moje nazwisko padło, prokurator, policja w granicy i gdzie czwórka przesłuchiwana, to za co? Za tą dobrą pracę? Czy pan sobie to wyobraża? Niestety. Dziękuję bardzo. Inaczej nie mogę. Dziękuję. Proszę bardzo. Poczekaj, jeszcze. Proszę bardzo, osoby, które się zapisały, pani Krystyna Szulc. Tak przysłuchując się jako mieszkanka tej gminy, przysłuchując się obradom dzisiejszej rady, rzeczywiście ja osobiście nie mam żadnych zastrzeżeń do prowadzenia obrad przez panią przewodniczącą rady gminy. To jest pierwsza sprawa. A uważam, że te zastrzeżenia, które państwo wnieśliście odnośnie działalności samej przewodniczącej, są naprawdę niezasadne, bo tak jak już tutaj pan Gawrończyk powiedział, że muszą to być naprawdę jakieś bardzo, ale to bardzo ważne i ogromne jakieś przestępstwa, powiedziałabym nawet, żeby odwoływać człowieka, a nie sprawy tutaj, kiedy są poruszane akurat sprawy tej nieszczęsnej działki, która tu została wyjaśniona, drugi raz przegłosowana na Radzie Gminy, wyjaśniona, więc ja tutaj nie widzę powodów, żeby ciągle wracać do tego jednego punktu. Druga sprawa, no, jeśli chodzi o prowadzenie, przyglądałam się troszeczkę w internecie prowadzenie radnej gminy przez przewodniczącą. Rzeczywiście, jak tutaj pani radna Joasia podkreśliła, jaka jest rola pani przewodniczącej. Każdy z nas się stara, żeby to przebiegało jak najlepiej, jak najprzyjemniej i jak najefektowniej. Nie zawsze to się udaje. Państwo wiecie, oglądacie w telewizji, że czasem w niektórych miejscach, na sesjach rad czy na wyższych szczeblach dochodzi nawet do bujek. Tutaj ja uważam, że my jesteśmy i państwo jesteście tak kulturalni, że tylko jedynie słowami się nawzajem ranicie. Ale jeśli chodzi tutaj o samą panią Bogusię, i pani Bogusia, i pan Gaworczyk, i tutaj państwo pracownicy naszej gminy powiedzieli, rzeczywiście pani Bogusia jako człowiek jest naprawdę wspaniałym człowiekiem. Że a ta osoba się nie myli, która nic nie robi, tak jak ja zawsze mówię. Jeżeli człowiek coś robi, ma prawo do pomyłek, ma prawo czegoś nie doczytać. Nie jesteśmy alfami i omegami, dlatego tutaj przewodnicząca ma zawsze radnych do pomocy, ma tutaj władze gminy do pomocy, żeby pewne sprawy wyjaśniać, żeby pewne sprawy rozwiązywać na bieżąco. I mówię, jako człowiek jest wspaniałym człowiekiem, i to pod każdym względem. Bardzo wrażliwa na krzywdę ludzką. Wspaniałym organizatorem. Ja jako jedna też z uczestniczek naszej grupy pasjonatek też chciałam na ten temat powiedzieć, ponieważ organizuje się różne sprawy, różne rzeczy dla młodzieży, dla dzieci. My mamy też możliwość realizować się już jako studenci trzeciego wieku, realizować się w swoich zainteresowaniach i działaniach. I uważam, że też dzięki tutaj przychylności naszych władz, państwa, a tu w szczególności pani też przewodniczącej Rady Gminy. Uważam, że tak jak tutaj no, pani powiedziała, że nie musi reprezentować, ale ja też akurat bywam
na różnych okolicznościowych imprezach i naprawdę tak ciepło, tak dogłębnie, kiedy mówi o naszej gminie, to naprawdę z przyjemnością się słucha. I wydaje mi się, że odwołanie no, nie ma sensu z tej racji, nawet że powołamy nową osobę, proszę Państwa, ta osoba musi się jakoś tu zaklimatyzować, poznać realia tego wszystkiego, to upłynie miesiąc, dwa, a może nawet dłużej, a do końca kadencji jest niecały rok, więc każdy ma prawo potem zagłosować, jak będzie chciał. I bardzo by to zdezorganizowało pracę całej Rady Gminy. I uważam, że jednak nie jestem radną, ale ja widzę panią Głowacką na tym stanowisku. Dziękuję bardzo. Lista mówców jest dosyć długa, także prosimy o jakieś skracanie, bo on nam zajdzie do wieczora. Jako druga zapisała się pani Matyja Szczygany. To ja jestem. Szanowni Państwo, pochodzę, znaczy mieszkam właśnie w miejscowości Koziorogi i tam na temat tej działki chciałabym powiedzieć. Nieszczęsnej stodoły. Tak, tej nieszczęsnej stodoły. Tak, ona jest po prostu, no ta stodoła się nie nadaje do żadnego użytku. Ja tam codziennie jeżdżę, wiem, w którym miejscu to jest, także ona jest no, tylko i wyłącznie do rozwoju. Dobrze, ale zostawmy już stodołę. Jeżeli chodzi o panią Bogdę właśnie, to bardzo to ciepła i miła osoba, stara się wszystkim pomóc. Prawda? Jeżeli ja się zwracam o jakąś tam jakąkolwiek pomoc, czy coś do napisania, czy coś, to bardzo chętnie. Ja tu nie mogę żadnego słowa powiedzieć złego, że akurat, no tak powracając do tej nieszczęsnej stodoły, żeby odwołać panią Bogusię. Bo to, no, to naprawdę jest człowiek bardzo, bardzo dobry, sercem otwierającym się na wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo pani naczelna. Ja jestem Zofia Stradzewa. Pani Maria Miłowska jest radną na mojej miejscowości. Jestem też przewodniczącą koła gospodyń, także z panią Bogusią mam bardzo, bardzo, bardzo wiele razy się spotykamy w ciągu roku i też jest u nas na wszystkich uroczystościach, jakie mieliśmy. I ja chciałam tylko powiedzieć, że na temat powiedzmy się zaraz, ale chciałam powiedzieć, że jest mi bardzo przykro, naprawdę jest mi bardzo przykro jako mieszkańcowi tej gminy, że mamy takich może niektórych radnych, że po prostu w swoim gnieździe, w miejscu, gdzie powinna być zgoda, gdzie powinni się razem wspierać, oni po prostu się atakują. Atakują jedno drugiego. No ja sobie tego nie wyobrażam, żeby tutaj obrady przebiegały jakoś normalnie, jeżeli jedno drugie atakuje. I obserwowałam tutaj twarze niektórych radnych i widziałam, jak nie wiem, czy słuchały wypowiedzi poprzednich tutaj przedmówczyń moich i nie wiem, czy ja moi też wysłuchają. Ale mam nadzieję, że wysłuchają, że nie będą mogli między sobą szeptać. I myślę, że po prostu to nie ma sensu. To nie ma sensu, żeby takie były wnioski o to, żeby odwołać panią Marię Złowacką. To po prostu się w głowie nie mieści. I co chciałam jeszcze powiedzieć, że obrady gminy ogląda też młodzież. Ogląda młodzież. I myślę, że no, przykład, jaki tutaj jest dawany ze strony niektórych radnych, no, nie służy dobrze wychowaniu młodzieży. A jak to Zamoyski powiedział, że taka Rzeczpospolita staje jak młodzieży wychowanie, nie? Także oni no, nie brali przykładu z takiego przykładu, o, z takiego zachowania. Także myślę, że na koniec pokrótce jeszcze powiem, że tak jak pani Bogusia powiedziała, że radni
mają swoją mądrość i wybiorą dobrze. A jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że Matka Teresa została tutaj powiedziana, że daj światu wszystko, a zęby ci wybiją. Mimo to Panie Bogu się dawaj światu. Dziękuję. Następna zapisała się Pani Agnieszka Nie ma. Poproszę Panią Danutę Pisarek. Ja w swoim imieniu też bym potwierdziła słowa Pana Przewodniczącego z Bujeny, Pana Gabrysia. Naprawdę jest to Pani, ja krótko znam, ale to jest tak miły, przyjemny człowiek, cieplutki, że naprawdę płakać się chce, co ludzie by mogły powiedzieć źle o tej Pani. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani bardzo. Proszę bardzo, Pani Japońska Danuta. Jestem przewodniczącą Skowopa Kół Gospodyń Wiejskich. Podtrzymuję te słowa, które wypowiedziały Panie. I do swoich słów dołączam, że jest staranną. Na 30 parę kół, co jest, daje radę na każde wezwanie. Pomaga każdej z Panią, doradza. No myślę, że Panie Bogusiu, trzymaj się, nawet kto czeka na Twoje miejsce. Dziękuję Pani bardzo. Poproszę teraz Panią Antoninę Orłowską. Chciałabym, że Panią Bogusiu uważamy jak swoją matkę, bo jest taka ciepła, ile ona dobroci ciepła w nas wkłada i naprawdę zachęca nas do tego, że chce nam się żyć. Nic więcej nie mam do dodania, koleżanki wcześniej powiedział. Dziękuję bardzo. Proszę teraz Panią Chrząstek Krystynę. Jestem przewodniczącą Buja Koła Gospodyń Wiejskich. Przyjechałam w imieniu swoich koleżanek, jak i sołtyski, która musiała jechać do pracy. Ale chcę powiedzieć, że nie wiem, jaki jest powód tego, że chcą Panią Bogusię odwołać. Jestem tu pierwszy raz na takim posiedzeniu, ale bardzo mi się nie podoba niektórych radnych wypowiedź. Jak to panie, kobiety, żeby zakłócały taki cały sens? Bardzo niedobrze to jest. Dzieje się bardzo źle. I jeżeli wszyscy uważają, że Pani Bogusia powinna zostać, będziemy walczyć do końca. Dziękuję bardzo. Dziękuję Pani bardzo. I ostatnia osoba, która się zapisała, jest to Pan Jerzy Pawłowski. Dziękuję. To ja teraz powiem tak. Pani macie w 100% rację. Pani Bogusia jest wspaniałą kobietą i nie ma co tego ukrywać. Zemu bardzo krótko. I nie powiem złego słowa. Jeżeli chodzi o sprawę kozich rogów, wystarczyłoby spojrzeć na pierwszą wypowiedź, jeżeli o to chodzi już, żeby to zakończyć, na pierwszą wypowiedź Pani Bogusi. Ale ja tego nie widziałam, za parę sekund stwierdzenie, że tam są ruiny. Ostatnia wypowiedź, że dopiero, jedna z ostatnich, że dopiero po sesji pojechała i zaczęła, żeby tekst robić. I to jest, jeżeli chodzi o kozie rogi na ten temat. Jakby się zobaczyło w internecie, to jest dużo, dużo więcej. A że cały jakby sens tego leży po stronie organu zarządzającego i tak naprawdę dzisiaj po rozmowie z Urzędem Wojewódzkim w Łodzi można było to zakończyć w dwóch słowach, zaglądając tylko do dokumentów. I racja byłaby po stronie organu zarządzającego i nie byłoby całej sprawy. Ale teraz tak najprościej. Wróćmy dzisiaj tylko i wyłącznie do sytuacji w dniu dzisiejszym. Było podjęcie, zatwierdzenie, protokołu z poprzedniej sesji. I teraz proszę zerknąć. Jest wykreślony jeden fragment, drugi fragment i fragment dotyczący wprowadzenia punktu 9a jest. To jest zatwierdzony dokument. Odwołania na sesji punktu 9a, po którym Pan Wójt zresztą stwierdził, że tego punktu nie ma, nie było. Czy to nie jest bałagan dotyczący dokumentów? Te dokumenty istnieją, one są. I w dniu dzisiejszym wprowadzenie punktu 9a nadal istnieje, nie zostało odwołane. To tylko dzięki temu, że Pan Wójt poszedł, no może nie wiedzę, że może bardziej poinformować Panią Bogusię, niż sam przykładowo zabierać głos, stwierdzając, zresztą co widać w internecie, że tego punktu nie ma. Ale Pani Bogusia nic w tym celu nie zrobiła. Nie było odwołania. No, Pani Sara zresztą stwierdziła, może przegłosujmy teraz nowy porządek. Nie było tego. I ten punkt 9a, tak na marginesie wszystkiego, nie został w ogóle zjęty, został wprowadzony tylko. To wszystko, dziękuję. Dziękuję bardzo. Ale krótko, bo naprawdę jest... Ja jak najbardziej popieram Pani, ja naprawdę bardzo lubię Panią Bogusię.
jest wspaniałą kobietą. To nie jest o to. Proszę Państwa, Ty jako koła gospodyń wiejskich, jak najbardziej tak, Pani Bogusia jest super przewodniczącą, ale my tu nie wybieramy przewodniczącej koła gospodyń wiejskich, tylko przewodniczącą rady, która tu ma sprawnie działać, funkcjonować nad naszymi obradami. To tylko, i te pytanie, kto tu czyta, to ja Pani odpowiem, nikt nie czyta, bo nawet nie ma uchwały wprowadzonej na to, kogo wybieramy następnego. Także to jest bzdura totalna, jakiś podtekst.